na kolejny głos. 5. Uchwały w sprawie wniosku o opinię remontu pawilonu do wicewicera w Krakowie. Proszę Państwa, prawdopodobnie uchwały wynika z tego, że ostatnio na dużo mieszkańcy mają już problemy z budynek, który nie bardzo niepoważne. Ale z drugiej strony, jakby się przyjrzeć w sytuacji bliżej, to budynek jest umowa. Pan powiem, że czasu PRL-u, w którym mieści się duży sklep spożywczy, kilka usług i jeden wielki sekretarz na pierwszy. Natomiast stan tego budynku rzeczywiście jest badany o tyle, że gdy mieliśmy spotkanie na osiedlu Azory z przedstawicielami Usera, znaczy taki, to jest takie stowarzyszenie miast, które będą starać o rewitalizację osiedli. Byli przedstawiciele z Francji i z Hiszpanii, to niczym nie byli tak poruszeni, jak wygląda tego budynku. On zdecydowanie z daleka wygląda, jakbyśmy ją zawalić, albo jakby co najmniej, nie wiem, no generalnie jakby to była budera prywatna i jeszcze bez właściciela nie używana okna. I ta uchwała tak naprawdę jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców. Tak naprawdę okazuje się, że ten głos w sprawie tego pawilonu na tyle mocny, tak trzeba tym tematem zacząć interesować się zarząd budynku komunalnym, który nie za bardzo jest chętny, bo tam już pisaliśmy, ale też inne instytucje, media i tak dalej. Stąd taki projekt. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi? Dobrze. Dwukrotnie interweniowałam w tej sprawie do CPF-u, ponieważ do mnie na dyżury też przychodzą ludzie. A najbardziej denerwuje ich to, że w tym budynku znajduje się sklep spożywczy, bo te pozostałe to jeszcze sobie jakoś radzą. Tam normalnie rano trzeba szlaukę umyć fekalia, bo to służy za miejski szalet wszystkim, którzy chcą się w czasie nocy gdzieś spotkać, zabawić, wypić piwo. Ja uważam, że gmina powinna, ponieważ nie jest to budynek użyteczności publicznej pierwszej potrzeby, gmina powinna to sprzedać, to jest punkt handlowy, po prostu wziąć pieniądze, sprzedać, nie dokładać do tego, a prywatny, jeśli to kupi i będzie chciał tam prowadzić jakąkolwiek działalność, to po pierwsze solidnie to wyremontuje. ZBK-u nie odburzy i wybuduje coś innego. W każdym razie ZBK, doskonale Państwo wiecie, bo informacje docierają zewsząd, w najbliższym czasie nie wyremontuje, bo nie ma pieniędzy na budowlankę, na mieszkania, którymi się opiekuje, do których się leje na ostatnich piętrach, do których są potrzebne remonty dachów i tak dalej. Więc to na pewno taka uchwała da sygnał, że nam się to nie podoba, co się tam dzieje. Natomiast trzeba realnie pomyśleć o tym, że gminie się nie opłaca remontowanie, pobieranie maleńkich czynszów, bo to są czynsze tak małe, bo budynek jest wstrętny i właśnie wymaga takiej opieki. Czy są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, się tutaj. Dziękuję Państwa jeszcze. Dziękuję. Dziękuję. 16 za.